Od kilku miesięcy trwa w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich Unii Europejskiej ożywiona debata na temat zmian w traktatach. Przygotowane zostały propozycje, które spowodowały rosnącą debatę praktycznie w każdym kraju europejskim. Pojawiły się obawy dotyczące tego, czy proponowane zmiany, czy w tej, czy w innych postaciach spowodują zmiany w Unii w takim kierunku, że nabierze ona rzeczywiście cech większej efektywności, czy stanie się po prostu scentralizowaną strukturą, która w jeszcze większym stopniu będzie odporna na rzeczywiste problemy zarówno państw, jak i obywateli zamieszkujących Unię Europejską. To są problemy, którymi żyją dzisiaj ludzie i instytucje w Europie i także my w Akademii Kopernikańskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, a także z Akademią Jagiellońską w Toruniu postanowiliśmy przygotować konferencje naukowe, które poświęcone były właśnie temu zagadnieniu. Pierwsza konferencja odbyła się we wrześniu w Lublinie, druga na początku grudnia w Warszawie. Podczas pierwszej konferencji w Lublinie koncentrowaliśmy się na zagadnieniach związanych z zmianami instytucjonalnymi w tych projektowanych zmianach traktatowych. Staraliśmy się z różnych punktów widzenia spojrzeć na to, jak wygląda dzisiaj Unia Europejska i na to, co się proponuje, a także rozważać, czy te lekarstwa, które się proponuje, rzeczywiście doprowadzą do tych efektów, które ich autorzy sugerują, że powinny doprowadzić do wyleczenia. Druga konferencja odbyła się w Warszawie i poświęcona była funkcjonowaniu zarówno strefy euro, jak i tego, w jaki sposób wspólna europejska waluta euro służy rzeczywiście interesom gospodarek krajów członkowskich, ale także obywatelom krajów członkowskich. Wokół tego jest także bardzo wiele wątpliwości, jest także bardzo wiele pytań i ożywionych debat, i to od dłuższego czasu, a proponowane zmiany w traktatach próbują doprowadzić do tego, żeby w pewnym sensie siłą narzucić wszystkim krajom europejskim korzystanie z tej jednej waluty, bo pamiętać trzeba, że dzisiaj nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej posługują się tą walutą. W obu konferencjach wzięło udział łącznie ponad 30 bardzo wybitnych przedstawicieli krajów, różnych krajów europejskich, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Czech, Węgier, Włoch. Można powiedzieć, że w tym międzynarodowym gronie uczonych rzeczywiście odbyło się tych kilka, pięć dni łącznie bardzo wnikliwej, merytorycznej debaty, debaty naukowej. Zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt niezwykle interesujących wystąpień i z całą pewnością staną się one ważnym elementem tej debaty, która się toczy, ponieważ waga wypowiadanych podczas obu konferencji spostrzeżeń z pewnością będzie takim paliwem intelektualnym, z którego będą korzystać różne ośrodki podczas nadchodzących miesięcy, a może i lat, kiedy z pewnością ta debata wokół przyszłego kształtu Unii Europejskiej będzie się toczyła. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy jako organizatorzy tych dwóch konferencji doprowadzić do takiego wspólnego spotkania aż tylu znamienitych postaci i cieszymy się także z tego, że ten wysiłek będzie kontynuowany na pewno w następnym roku, a miejmy nadzieję, że także w kolejnych latach, ponieważ ten zaczyn intelektualny, który powstał
we wrześniu i w grudniu w Lublinie i w Warszawie z pewnością będzie wydawał owoce. Zachęcam Państwa do zapoznawania się cały czas z dostępnymi na stronach internetowych naszych instytucji zapisami tych konferencji, gdzie można w całości odsłuchać czy referatów, czy dyskusji. Zachęcam także do lektury części materiałów, które powstały w ramach tych obu konferencji. One niedługo też będą w formie drukowanej dostępne i będziemy także robili wszystko, żeby w jak najszerszym zakresie one także w Polsce stawały się przedmiotem ożywionej debaty. Good morning, ladies and gentlemen. The authorities of Nicolaus Copernicus Academy, the authorities of Nicolaus Copernicus Superior School, and last but not least, the authorities of National Bank of Poland, distinguished guests. Today's session will focus on the question Euro, its forthcoming and distant future. Our discussion will be divided into roundtables led by prominent experts on the topics discussed. Now I'd like to kindly ask Professor Krzysztof Górski, General Secretary of the Nicolaus Copernicus Academy, to open the conference. Thank you. As stated, my name is Krzysztof Górski. I'm the Secretary General of the Copernicus Academy, that is one of the hosts of this meeting. So let me welcome you very warmly, despite the weather. Offer just a few words of easing us into this remarkable meeting. First of all, the Academy was created less than a year ago. We had a Copernican Congress in February in Torun. Some of you were there. It was quite a spectacular meeting. Soon afterwards, we started working. In hindsight, it's clear that most of the time, Academy and the school are just in the building on the other side of the street. Some of you know it, some of you don't. This building is a remarkable one. Again, as some of you know, used to be the agricultural bank, I believe, before the war. What's remarkable about it is, was a subject of great interest to me. I'm not from Warsaw originally, so I don't have it deep in my veins, but as most of you know, Warsaw was quite heavily devastated during the war. However, this street on this side was spared a lot of that, and specifically this building was actually not destroyed during the war. So quite a few buildings on this side, if you care to look when you walk out, mostly had damage on the top levels and had some reconstruction of the top floors and roofs. But most of the beautiful interiors, as you see here, I'm sure were renovated, but largely are probably original. So it's a remarkable place to host the meeting. We have a phenomenal lineup of esteemed guests and speakers. It's almost overwhelming to see so many wonderful people in one room. And I'm extremely happy we could have invited and hosted you, and I wish you all the best for the next 2 days. Welcome. We're here really to think about the anniversary of the euro. You heard it's just about to be, with the turn of the year, 25 years old. And it's a testing time, I think. If you look back at the history of central banks and new monetary systems, they really very, very often got into difficulties sometime between 15 and 25 years out. So 15 years is a really difficult time to go through. The predecessor of the Narodowy Bank Polski was the Bank Polski, founded in 1924, and its 15th anniversary was the moment of the German invasion. The Bank of England was founded probably it's the second oldest of the European central banks, founded in 1694. And it was so successful that the opposition party, it was founded really by the Whig party, and the opposition Tory party, which came into power then, wanted to have something similar. So they had two central banks for a time. The second central bank was called the South Sea Company. And it exploded spectacularly in 1720 and almost brought the Bank of England down with it. So the anniversaries of monetary institutions
are not altogether comfortable. And particularly, I think the euro has systematically come in for an enormous amount of criticism. So at the beginning, the great American economist Marty Feldstein wrote a widely cited article in Foreign Affairs, which predicted that the introduction of the euro would lead to a European civil war. That was not a correct prediction, but it certainly produced big tensions. And in the course of those tensions, one famous economist after another lined up to say that the euro was a disaster. Martin Wolf and Paul Krugman both said the experience of the euro can be summed up with that simple word, disaster. Joe Stiglitz said it's a man-made calamity that could easily have been avoided. And the big financial newspapers, the influential newspapers that people take their news from, very, very different in their orientation, if you think of the Financial Times or the New York Times or the Wall Street Journal, very, very different, but they all agree that the euro was fundamentally flawed. I think also we might think about the question of the euro in a world where geopolitics has become more important and where more and more people are talking about fragmentation and the creation of blocs. And, you know, for me as a historian, I feel uncomfortable with the idea of the creation of blocks. That looks like either the 1930s when there was a dollar area and a sterling area and a French franc area and a Reichsmark block. So blocks are uncomfortable. But is it the case that, you know, in this world of geopolitics, you need to think more of alternative currencies and alternatives to a dollar-based system? The dollar is astonishingly long-lived as the center of the international financial system. I love a prophetic article that Robert Mundell, the great Canadian economist, Nobel Prize winner, wrote in 1970. He was a lecturer in Geneva originally, and indeed of a more systematic world monetary union. He liked to push the world to a monetary union. But he said in that article, he made three predictions about the future. And, you know, everybody tells you that predictions about the future are a bad thing to make. But he said, first of all, that the Iron Curtain will fall. So the Iron Curtain will fall. It made this prediction in 1970, a really, really odd prediction at the time. Secondly, that Europe will get a single currency. And third, that the United States dollar would remain the leading currency of the international system for his lifetime. And that, you know, remarkable, all three predictions came true. But, you know, I have to say the third one is qualified, obviously. The US dollar will remain the leading currency for the world for his lifetime. So Nicholas Copernicus was a polymath. He was obviously a great physicist, a great astronomer, but he was also an administrator, and he thought very, very seriously about the problems of coinage in the 16th century at the moment of a tremendous price inflation that was fundamentally caused by the inflow of silver from the New World into Spain and then all the parts of the Spanish Empire. And Copernicus then, in response to that problem of very unstable prices, formulated both a quantity theory of money and also a version of the law which in some ways is better known as Gresham's Law by a English contemporary of his, equivalent civil servant in the reign of Elizabeth I, about a bad money driving out good money. And so if there's good high-value coinage in circulation, it's driven out by inferior coinage. And that posed a question for policymakers. So he's a great monetary theorist. Well, the period of cooperation really begins with the transition out of the planned economy in the late 1980s, and the membership of the International Monetary Fund was really central. But even before that, working with other central banks
in the framework, for instance, of the Bank for International Settlements in Basel, was a key source of economic expertise when you come to dealing with questions of inflation, how to manage the exchange rate. And in the 1990s, Poland comes to adopt a system by the end of the decade of inflation targeting, which is the state-of-the-art way of thinking about monetary policy conduct. And so it's very much a question of looking at what's done elsewhere. Inflation targeting first introduced in New Zealand, but then in the United Kingdom. Then there's a big discussion about it in the United States. So that, I think, is part of the integration of Poland in the international monetary system. If we could begin with the Spanish view, if I may, from Mr. Barraza. I remember how it was the global financial crisis in Spain, and this crisis being the first serious crisis that Spain had to tackle within the Eurozone. We joined the Eurozone in 1999. We had a very, let's say, light crisis around the first years of the 2000s. But then we had our first very real and serious crisis inside the Eurozone, no exchange rate policy to be used at all, and the need, of course, of asking for a financial assistance program from the European Union. We learned a lot of things about that crisis. I particularly was involved because, as you may know, we signed a memorandum of understanding with international authorities, the European authorities, and this included the creation of an asset management company, Sareb, to transfer the bad debt, the non-performing loans of the main savings banks in Spain. I was involved in the creation of this AMC. I worked in the AMC for 8 years. I think it worked, or at least it did make the risk for financial stability to disappear in just 1 or 2 years. Of course, not all the state aid implicit in that transfer is going to be recovered in the end. This company still exists till 2027. It's not a perfect solution, but what I see is that inside the European Union, even though the crisis was relatively long, we have gotten out of it with a healthier financial system and a healthier economy. If I compare it to the previous very serious crisis we had in 1992-93, when we had to leave the European monetary system, when we devaluated the peseta then by more than 50%, this inaugurated an era of very high inflation and low growth that really did nothing for the Spanish economy of the time. This time, we are getting out of this financial crisis, both in Spain and in Europe, with many of the lessons learned. Could you give us the perspective from Estonia, or maybe more generally from Northern Europe, from the Baltic region? Yes, indeed. Thank you. Let me say that there are several elements of small country who enters the euro, especially during the crisis, by the way. It's quite interesting times, because all the time when you are preparing for euro, you have received most of the benefits in advance. I mean, since 2004, when we joined EU and NATO, a lot of inflow of capital came to our countries, and even interest rates, including mortgage rates, went lowest than now. And obviously there was a quite significant asset price boom. But having said so, until we joined euro, most of the benefits have been already received. So how do you market anything which is just seems like exchange of banknotes, especially when it comes at the times when euro is not having perhaps the strongest years? I would say that the acceptance of euro was, despite all of it, quite good. So basically Estonia and also other politics, they ranked very high in terms of Eurobarometer service. What does it mean? What the Europe means for you? And not surprisingly, it was mostly euro. We had the demonstrations, I think, twice around the bank building against euro. On both occasions, one was before, and of course the people were with Titanic ship, and how do you join the sinking ship? We had also very small number of extreme opinion leaders who told that euro doesn't last that long.
like the many scholars before euro was introduced. I think the best performer of such forecasts and speculations is already gone. So euro has survived. But even the number of people who gathered around the bank during the year before euro and then during the crisis, in numbers, they were less than 20, not 20,000, but 20. Well, I would say that the currencies are indeed a kind of, they resemble a gravity. So to some extent, you can say that one currency, global currency like US dollar, has a dominating role since, I think, 1944, Bretton Woods system, etc. But basically, even if you make Europe in number of currencies somewhat smaller, and euro becomes more dominant in world, you need always to remember that anybody as a part of any currency union must take over the role model of small and open economy, no matter how large they are, because the dependence, interdependence in the currency union is the same. So it doesn't matter whether you're small or large, you surrender your exchange rate policy, you need to cope with fiscal policy, you need to surrender the potentially sometimes harmful market forces against the private sector. So I would say that when it comes to not only the global currency system, but also to the currency union or European Union, which still has euro and many other currencies of the EU countries which don't use euro, I think it depends on the gravity. So the main idea is that basically each of the participants in the euro area, European Union, must understand that they are small and open, which means that they depend really a lot on other countries. And even if you are inside the euro area, it means that you don't have exchange rate risk, which means that anything which happens to euro will happen to you anyway. And it means that you need to be prepared, I would say, that usually what happens in the exchange rate market is now happening more in the amplified way in the bond market, both in the bank bonds and in the private sector bonds, not to mention the government bonds. So what is important is that both fiscal policy, corporate policy, and also common monetary policy will serve the very same goal, to keep this system in more or less balance, and basically like in physics, one could say that the perfect state is always balanced, because this is the simplest. We economists quite often seek only solutions around balance, because we are quite low in terms of math skills, one could say easily. But basically, why it's so? It is so that even general public, they don't understand difficult concepts. So that's why very often to communicate any policy moves, it requires a lot of effort, but also a lot of simplification, which I would say that people who have been practicing other real sciences far before any economist thought about fiscal balance, they were really, really clearly thought through, and that's why many of the methods also are borrowed from real sciences in the economics. So what it concerns euro, I would say that the greatest challenge is not necessarily to build the most optimal model for economic policy. In paper and in computer, it works out very well. But to sell it to those people who sometimes suffer in short term, who need to perhaps believe in longer term benefits, but it requires a reasoning behind of it. And that's why I would say that both real sciences and social sciences join forces for the good goal to create Europe, to make Europe strong enough to survive all those crises. And I would say that the survival of Europe for the almost a quarter of the century by now, one could say, is one of the proofs that Europeans share same understanding and also same values. If I would know what are the main economic challenges of Poland or Estonia, I think I would be a saint for financial markets. But basically, of course, you can check from the insight in the years to come, but what I would say that it's a kind of universal answer. Of course, it's related to demographics.
an easy way was just to hike a pension age significantly and make it like in good old Bismarck times when the survival expected age of people was 10 years before the pension age, lower than pension age. Now we are living until 75 and then pension age is 65. So something terrible doesn't happen necessarily if the one could increase the activity rate of elderly people. Many new formats of jobs are there, but if there will be old age dependency ratios increasing like they are forecasted, then we are in trouble. In all of European countries, basically, the question is that you lack labor force. And on the other hand, you have elderly people with significant mass, which is a burden for not only for pension funds, but also for fiscal policy. And even worse, basically, if your pension age is low enough that you survive yet another 20 years, then during the times when you're active in labor market, you need to save like crazy. Very high savings rate and very, very high life expectancy. They are not good, bad things at all, but basically they mean that the revenue which they generate for the tax authority is quite limited. So inevitably, there are not two easy options. But just to include more people to the labor market and basically also potentially also attract elderly people to stay longer in the labor market. And I think in all other respects, Poland and Estonia are quite similar. We have very significant human capital. People are really good. Young people are talented. So the only thing is that if this talent is used only for 40 years instead of 50 or 60 years, then it's a wasted talent to some extent. So I would say that if one survives the aging society without significant immigration necessarily, but by your own people, then one could say that there is a huge potential for further growth. Otherwise, the challenge is fiscal one. Obviously, you cannot afford it. You cannot afford a large social costs if you have very limited people who pay taxes because of the aging society. So, and of course, one of the challenges is continuously to decide whether you join Euro or not. And this is the question which obviously people of Poland must answer. There are obviously many benefits which it delivers. But then again, Poland is large enough to have more options than small country, because you have your own good monetary policy authority, you have success in terms of exchange rate flexibility. The only thing is that whether in the more turbulent world, which we witnessed every crisis onwards, those challenges in the exchange rate markets, forex markets, they become bigger and bigger. And that's the issue. So at one point of time, potentially the decision which was efficient today may not be anymore the optimal perhaps tomorrow. And that's why I would say that welcome to Euro area if you feel it necessary. So the large transfers of central bank profits are without economic foundations. You cannot find any economic argument to justify what we are doing now. It also appears extremely unfair. Why would we subsidize banks to such a massive intensity, right? While there are many other things we could do, right? With 146 billion, you could do many other things than giving that to commercial bankers without any condition, without asking them, what are you doing with the money? So that's extremely unfair. But my experience with fairness arguments, when I talk to that with economists, they say, fairness, who cares? But if you tell them efficiency, then they listen. Then you can immediately see they will listen. Well, we argue it's unfair, but at the same time, ineffective. It reduces the effectiveness of monetary policies in the fight against inflation. And therefore, we have to look for better solutions, right? We have to find some compromise here. And our two-tier system is such a solution. It makes it less unfair and increases the effectiveness of monetary policies. And there's today a window of opportunities to introduce such a system. The Gresham's law is a very specific law. It says that if you have a bimetallic currency, gold and silver, for example, then it is the bad money, the cheaper money in the market, that will drive out the good money. Silver typically driving out
gold, right? So that's a very important law, and it actually it has been shown to be true. But I'm not sure it's quite relevant for the Eurozone at this moment. So I don't see that we are in a system where you have two competing monies that are being used in the Eurozone. So it's a great law, but I don't think it's relevant for the Eurozone at this stage. And if you were to decide, that's a different question, if you were to decide if Poland should introduce the euro, what is your opinion? That's a very important but difficult question. If I were to decide, first of all, I would do a cost-benefit analysis. I think what would come out of this is that it's not clear how big the benefits are in comparison with the costs. We observe many other countries like Sweden, Denmark, not in the monetary union, yet doing as well as those in the monetary union. So there are no clear-cut benefits and costs, economically speaking. So therefore, the variables that will decide then are probably going to be extra-economic. Could be political reasons. You may decide for political reasons to have more influence, for example, in the European Union to join the Eurozone. That could be a political consideration. Or you may think that in terms of your relation with countries like Russia, having an additional tie in Europe which strengthen your security. So these are non-economic reasons why you may want to do it. So if I were to decide, I probably, after some time, you would have to wait, you have to satisfy the convergence criteria, I may actually do it for non-economic reasons then, not so much for economic reasons. The Eurozone is not perfect, of course, everything human being is not perfect, but it's a reality. So far it succeeded, we can say, but definitely there is still a lot to do to prepare the Eurozone, in my opinion, for the next challenges which will definitely come, because as we have experienced already, Eurozone worked mainly perfect in the good weather. Once the bad weather came, it was much more difficult. So far we managed together, but of course for the next time I think Eurozone must to be much more resilient and better prepared for all of these challenges. At the same time, it's a dynamic system, so of course those countries who are not yet in the member, we are basically shooting on the moving target. This is nicely represented by this new obligation to join the banking union before you join the Eurozone, for instance. Of course, there are new requirements regarding European mechanism, stability mechanism. There are other new things which were not in place when we joined the EU in 2004, of course. So it's a dynamic system. The Czech economy is, in my opinion, from merit point of view, basically ready. And from my point of view, we can manage functioning well both inside and also with our outside of the European Union. It's really much more not about the currency. Currency is only the condition for your potential prosperity. Necessary condition, but the necessary condition for that is also proper economic policy, fiscal, labor, and so on, structural, and so on. My guess is that some pressures, internal in our case and external also, to join the euro will gradually increase in this part of Europe. A summary, summing it up, we are strongly dedicated for the European project, for the euro. Our approach is right, festina lente, or with other words, we could also say that
the adoption of the euro requires a marathon's mindset. So we have to be steady, we have to be make enduring. So it is an enduring approach. It's a hard approach, as we don't want to rush. And of course, we are a bit cautious, first of all, owing to the high government budget deficit and due to the territorial, geographical or discrepancies in development. Now it would be premature. Premature transition to the euro is undesirable, clearly. And about the perspectives, in our case, the euro adoption was a moving target, but I think that until at the end of this decade, we have a chance to introduce the euro in Romania. I think in this time period, we could manage the challenge coming from the high government budget deficit as well as the current account deficit. There is a need for several structural reforms, but until the end of this decade, it could be possible. And the last thought is related how Romania performs. Usually, if there are two forces, one of them is inside desire for a great goal, such as it was the accession to the North Atlantic Treaty Organization, to the NATO in 2004, and later in 2007 to the European Union. If there is a good goal, and there is also an external help, support, knowledge, partners who can help us. Usually, under these conditions, Romania performed well. So I hope that after the election next year, we will have a super election year, parliamentary election, presidential election, and many more. But after the election, I think, or I wish that euro adoption becomes a similar project to that of the EU accession or the NATO accession. That would be, I think, great for the country. Thank you. In general, I think that the connection, the relationship between the National Bank of Poland and the National Bank of Romania is quite close. We have a good collaboration. And let me tell you a short story, a historical story from the First World War. And Poland was in a very difficult situation, Romania as well. And as I know, Poland gave Romania several tons of treasure, and because of this very complicated situation due to the war. And after this, after the war, when the war ended, as I know, without any signing, without any very official contract, this treasury was returned to Poland. So I think there is a friendship. No, I think that regarding the European project, maybe it got a bit tired. There is a feeling that losing momentum, but I think it is also important to know that together we are much stronger. And I think that the European project, the EU, the Eurozone has a profound contribution to the development which we have seen in the past few decades. So we should go forward together. If you were to decide if Poland should introduce the euro, what would you do? That's a difficult question. So joining the euro, it is a national and a political decision. I could share only my opinion from my country,
And we think that joining the euro, but of course it is important to be prepared. And if you are prepared, joining the euro could have several benefits. And what the most visible benefits are that comes to mind? There are many benefits. For example, much reduced cost coming from the exchange rate movements. It could also enhance trading. So beyond beyond transaction costs, reduced costs related to transactions and tighter commercial relationships. I think to be a part of a club, a pretty special club, could also have positive effects. So where does it come from, the Euroscepticism? It depends whom you ask, I would say. And we could look, we have seen that already, we could look at the Eurobarometer, but to promote also our own products, I took our own what we call Euro Survey. That's a household survey that we have run since 2007. Originally twice a year, now it's only once a year. We ask 1,000 randomly selected households or individuals, adult individuals, all different kinds of things. It's representative. And if you look at some of the results from our survey, this is a question about when do you expect the euro to be introduced in your country. If you look at the Czech Republic, Hungary, Poland, these are, just look at the left two bars, so violet or purple and green. This is the expectation that the euro will be introduced within, say, foreseeable medium-term future, within the next 10 years, okay? And all the rest is basically never or close to never. Mañana, as they would say in Latin America, so basically never. You can see, as we have heard already, the three Central European candidates, Czech Republic, Hungary, and Poland, are rather Eurosceptics. True. I mean, productivity, particularly in Poland, has been, you also see this in the Romanian data to a different degree, has been an extraordinary success. And this is something that we see both in terms of maintaining competitiveness amid nominal rigidity and being important for dealing with inflation, which is that everything gets harder without productivity growth. It gets harder to have differences in ULC, it gets harder to have nominal loss of nominal exchange rate. So this is an area where we're looking for much more encouraging signs on the policy side going forward. So I think just to wrap up, I mean, I think that our general line on the euro has always been that there's enormous potential benefits. The second is that it's not a panacea. It's a highly consequential decision. We share the view that economies can be successful inside and outside. But the burden on the policy mix does increase when joining the eurozone. And then finally, you know, the very reforms that make it important for joining the eurozone are also useful outside of the eurozone. I think generally having more flexibility in product and labor markets. It's been a great discussion so far. Just had the first panel, which looked at the more historical perspective of the euro, and I think one thing that I took away from that, which I hadn't really considered before, was that it's not necessarily the extension to the euro system itself or euro area that has made a difference to real GDP growth or the rate of convergence for different countries, but it's the level of indebtedness and it's the quality of institutions which has mattered more in that perspective, where perhaps the inclusion into the euro system has made a difference is on inflation, for example. So yeah, it's helped me to learn a bit more about how the different countries in the euro system have a different perspective. And I think it's been great so far that we've heard
We've heard opinions from panelists from different countries already in just one session. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Zobowiązań należy się wywiązywać. Z drugiej strony nigdy nie było mowy ani w traktacie akcesyjnym, ani też w późniejszych deklaracjach ze strony najważniejszych europejskich instytucji o terminie przyjęcia euro, co można traktować jako przyzwolenie na należyte przygotowanie się do członkostwa w strefie. Wejście do strefy euro jest bardzo złożonym przedsięwzięciem i co najważniejsze, procesem rozłożonym w czasie. Nawet najwyżej rozwinięte kraje dzisiejszej Unii Europejskiej potrzebowały około 3 dekad do tego, aby móc wprowadzić wspólną walutę. Owszem, można obrać drogę na skróty, ale jak pokazuje doświadczenie wielu krajów, jest to ścieżka usiana wieloma niebezpieczeństwami. W moim przekonaniu nie warto podążać tak wyboistą drogą. Tytuł mojego referatu to jest integracja ekonomiczna Europy. Dlaczego ja od tego zaczęłam? Dlatego, że w ogóle chyba cała kwestia, czy warto się integrować, czy nie, na jakim poziomie ma być ta integracja, to właściwie jak się popatrzy tak na jakieś tam Wikipedie czy inne tego typu opracowania ogólne adresowane do niekoniecznie profesjonalistów, ale do osób, które się interesują historią Europy, no to tam się nawet mówi o jakimś V wieku, VI wieku, a już na pewno o czasach Karola Wielkiego. No wiadomo, że są ordery nawet dla osób, które przyczyniają się do integracji Europy, niekoniecznie mając na uwadze interes własnego kraju. Gdybyśmy posięgnęli nie do czasów już starożytnych, ale do czasów nowożytnych, to trzeba by się zastanowić, skąd w ogóle się wzięła ta idea integracji europejskiej. Otóż tak pomyślałam sobie, że właściwie to należałoby szukać podstaw teoretycznych jeszcze w ekonomii klasycznej. To jest okres, który następuje po merkantylizmie. I tutaj bez wątpienia takie fundamenty dla procesów integracji położyły teorie, czy właściwie teoria Davida Ricardo, który mówi o tych korzyściach komparatywnych. Tylko co jest istotne? No bez wątpienia rozwój handlu, liberalizacja handlu jest korzystna, ale przede wszystkim dla kraju, który jest wyżej zaawansowany w rozwoju, chociaż ten kraj niżej zaawansowany też odnosi jakieś benefity. I to wynika z tych wszystkich modeli, które wtedy były w taki dosyć prosty sposób opisowy prezentowane. I ta idea przetrwała i została chyba wcielona w życie po raz pierwszy, ja mówię o czasach takich już bardziej nowożytnych, bliższych nam, przez Napoleona I, który uważał, że jak w 1803 roku, jeżeli stworzymy pewną taką wspólnotę gospodarczą, no miał do tego tytuł i możliwości, bo jak był tym cesarzem, no to miał obsadzone wszystkie główne trony przez członków swojej rodziny, to nie było to takie trudno od strony technicznej oczywiście. Ale potem ta idea przetrwała, nawet już po upadku Napoleona I i została jak gdyby przywrócona do jakiejś praktyki przez jego, no powiedzmy, krewnych, bo to nie było w prostej linii, ale przez Napoleona III. Tutaj jest na tym wykresie pokazany, na tej mapie, w jaki sposób ta pierwsza unia, która była tworzona, ona się nazywała Łacińską Unią Monetarną, ponieważ obejmowała kraje w gruncie rzeczy takie, które kiedyś wchodziły w skład Imperium Rzymskiego. Jak ta idea się materializowała? No więc pierwsza rzecz, która była jak gdyby brana pod uwagę i dzisiaj się podkreśla, to jest to, że nie ponosimy ryzyka kursowego, że nie trzeba zwracać uwagi na to, jakie te monety mają wagę, jakie mają stemple, bo jest jednolita waluta i wszystko jest oczywistą oczywistością. I rzeczywiście przez jakiś czas to funkcjonowało nawet całkiem dobrze, ale do pewnego momentu, bo później się okazało, że jednak jeden z krajów się wyłamał i w tym momencie cała ta konstrukcja runęła. No, okazuje się, że w Polsce generalnie ocena tego, co się dzieje w sferze polityki pieniężnej i w sferze polityki nawet fiskalnej jest pozytywna. Ogólna ocena jest pozytywna. Natomiast od wielu, wielu lat, jak się patrzy na te raporty, powtarza się zastrzeżenie, że polskie prawo nie do końca gwarantuje niezależność naszego banku.
Czy to jest przeszkoda do przystąpienia do strefy euro? Moim zdaniem bardzo istotna przeszkoda. Pomijam wszystkie inne względy, powiedzmy makroekonomiczne, społeczne, poziom naszego deficytu, długu, politykę, którą realizujemy, rolę własnej waluty w amortyzowaniu szoków zewnętrznych. Nie, ale gdybyśmy spojrzeli od strony prawnej, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że pewne rozwiązania, które są nie tyle w konstytucji, bo tam jest dość jasno określone są kompetencje banku, jego organów, ale potem w tych innych ustawach no, nie są należycie gwarantowane. Także z tego punktu widzenia no, wydaje mi się, że trochę mnie dziwi, że przez tyle lat nie udało się usunąć tych usterek. Zwłaszcza nie udało się zmienić ustawy, która była uchwalona w stanie wojennym i dotyczyła nie prezesa Narodowego Banku Polskiego, tylko wiceministra finansów, bo w takiej randze w tamtym okresie występował prezes Narodowego Banku Polskiego, dlatego że w realnym socjalizmie liczyło się to, co mamy w Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju, co uchwali Komisja Planowania w porozumieniu z Komitetem Centralnym, a nie liczyły się pieniądze. Liczyły się wskaźniki i normy rzeczowe. W ślad za tym szły środki odpowiednio przyznawane i taki minister finansów miał prawo, a nawet obowiązek wskazywania monobankowi, bo taki był wtedy ten nasz bank, do tego, żeby finansował to, co rząd ówczesny, czy raczej partia, która była hegemonem, mogła czy chciała realizować. Natomiast ten przepis dzisiaj jest absolutnie anachroniczny. Ale myślę, że tam jest jeszcze wiele innych usterek, chociaż ja prawnikiem nie jestem, no, ale bardzo mnie dziwią pewne na przykład sposoby wyłaniania gremiów decydujących w Narodowym Banku Polskim o tym, jaka będzie polityka. Chociażby dotyczy to Rady Polityki Pieniężnej, gdzie na przykład prezydent, jeśli desygnuje kogoś do tej rady, to nie wymaga to żadnej kontrasygnaty. Inaczej wygląda sytuacja tych członków, którzy są kierowani przez Sejm, przez Senat. No i też dziwi mnie trochę, chociaż jak mówię, nie jestem prawnikiem i trudno mi się opowiadać autorytarnie w tej sprawie, dlaczego musi być po skierowaniu już prezydenta, przez prezydenta wskazaniu, kto ma być szefem tego banku centralnego, to dlaczego musi się wypowiadać w jakiejś uchwale na ten temat Sejm. No w ogóle to był absurd już na początku, wtedy kiedy jeszcze były głosowania nad kandydaturą pani Gronkiewicz-Waltz, tam były też kilka razy takie nawroty. Już wtedy należało się nad tym głęboko zastanowić, czy ten przepis rzeczywiście powinien obowiązywać, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Bo czym innym jest współpraca, która zresztą wynika też z ustaleń traktatowych banku z rządem w określonych obszarach, no, na tyle, na ile ma to wpływ na politykę pieniężną, bo tam jest wyraźnie tak zaznaczone, a czym innym jest coś w rodzaju, no tak można by powiedzieć, kontrasygnaty, chociaż tak naprawdę to nie jest kontrasygnata, ale po prostu jakieś może stwarzać wrażenie, że ktoś, kto jest tylko ściśle związany z polityką, a więc realizacją jakiegoś programu pewnych partii, które akurat mają większość w Sejmie, może również wywierać jakieś naciski na bank centralny. No ale to, jak powiedziałam, to są moje takie niezbyt profesjonalne refleksje, jako że nie jestem prawnikiem, tylko zaczęłam się nad tym wszystkim zastanawiać w kontekście tego, co się obecnie dzieje. Uważam, że ta konferencja jest bardzo potrzebna i byłoby dobrze, gdyby ona miała jakiś taki szerszy oddźwięk. Dlatego, że rzeczywiście mnóstwo ludzi, zwłaszcza z tego młodego pokolenia, słabo się orientuje w polityce pieniężnej, bo to jest trudne zagadnienie. Ono wymaga też chyba znajomości historii. A historia dzisiaj się nie uczy, dlatego że to nie zjawiło się nagle i z niczego. To, co się dzieje w sferze w ogóle finansów. Żeby to rozumieć, to trzeba znać i obyczaje, i finanse, i samą tą gospodarkę pieniądzem, ale także tło, a tło to było to, co się działo w sferze realnej i w tej takiej polityce przez duże P. Także ta konferencja nam naświetliła pewne zagadnienia. Oczywiście ja rozumiem, że to jest jedna z cyklu, bo na pewno nie da się nawet w ciągu dwóch dni
tak bardzo pracowitych, pokazać tego, co jest dla nas wszystkich bardzo istotne, bo to są wyzwania tego typu, czy wejdziemy do strefy euro, czy nie. Jeśli tak, to na jakich warunkach? Jeśli tak, to kiedy? Jakie są plusy, jakie są minusy? O plusach się pisze często, ale one są postrzegane bardzo powierzchownie. One są postrzegane głównie przez pryzmat tego, że nie trzeba będzie ponosić ryzyka kursowego, że można będzie jeździć za granicę i płacić w gotówkach. I co gorsze, wielu młodych ludzi wyobraża sobie, że ich wynagrodzenia czy ich dochody będą przeliczane jeden do jednego w relacji do euro. Być może kiedyś tak będzie. Być może, dlatego że jednak mamy powolną, ale jednak systematyczną aprecjację naszej waluty od momentu, kiedy ona zyskała wymienialność. To był rok 2000 rok i ona coraz bardziej umacnia się w stosunku do tych głównych walut światowych. To się dokonuje powoli, ale jednak się dokonuje. I być może za 10-15 lat to będzie takie rzeczywiście rozwiązanie, że będziemy mieli złotówkę za złotówkę. Dzisiaj natomiast wejście do strefy euro oznacza zahamowanie wzrostu gospodarczego, co podkreślał profesor Podkamener, bądź też zgodę na to, że w ramach jednej organizacji takiej ponadnarodowej, czy państwa ponadnarodowego, będziemy mieli kraje uprzywilejowane. Te kraje, które należą do tej starej Europy, starej Unii Europejskiej, kraje, które przyszły tam później ze względów historycznych, tak jak Polska. No i że niestety, ale we własnym kraju będziemy mieli bardzo niewiele do powiedzenia, w jakim kierunku mamy iść, jaki ma być nasz poziom życia, kogo wybieramy za partnerów i sojuszników. Na zakończenie chciałabym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Kiedyś traktowano własną walutę jako przejaw suwerenności państwa. I wydaje mi się, że nie dojrzeliśmy jeszcze do takiej epoki, żeby mówić tylko o kosmopolityzmie. Bo on był zawsze dobry tylko dla arystokratów i ludzi bardzo zamożnych. Natomiast ci, którzy mieli się trochę gorzej i byli na dorobku, bardzo szanowali własny pieniądz i własną walutę. I ja myślę, że byśmy powinni również bardzo szanować polskiego złotego. Bo to jest naprawdę w tej chwili jedna z nielicznych walut w świecie, która może mieć pełny kurs. I mimo to, a właściwie dzięki temu, nasza gospodarka tak pięknie się rozwija i tak jest odporna na wszelkiego typu kryzysy. Po prostu do historii, czy historii gospodarczej, czy historii nauk o pieniądzu, to prawo przeszło jako prawo Greszama Kopernika. Tylko ja powiem tak, wydaje mi się, że trochę nadużywamy, próbując osiągnąć to prawo na czasy nam współczesne. Pamiętajmy, że wtedy, kiedy żył Kopernik, kiedy panowała Elżbieta I angielska, Elżbieta Tudor, mieliśmy do czynienia z pieniądzem złotym, z pieniądzem, który miał własną wartość. Dzisiaj mamy zupełnie inny pieniądz. Mamy pieniądz właściwie, który jest abstrakcją, dlatego że dzisiejszy pieniądz to jest zobowiązanie. Albo zobowiązanie banku centralnego, że ta waluta jest w pełni wiarygodna, albo zobowiązanie kredytobiorców wobec banków, gdzie uzyskali kredyt, albo też zobowiązanie wierzycieli i dłużników względem siebie, bo czasami wierzyciel jest wobec jednej grupy wierzycielem, a wobec innej jest dłużnikiem. A więc cały pieniądz powstaje w momencie, kiedy my udzielamy komuś jakiegoś kredytu zaufania, a w ślad za tym dokonuje się zapisów na koncie. I w czasach helwetańskich rzeczywiście ten zły pieniądz znikał, dlatego że inaczej wypierał dobry, bo dobry był tezauryzowany. A dzisiaj przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie tezauryzował banknotów. Znałam kiedyś taki przykład pana, który przechowywał pieniądze i gdzieś tam w pobliżu była świnka morska. Wydostała się z klatki i z tych pieniędzy niewiele zostało. Otóż dzisiaj można inwestować, co zresztą się dzieje, bo o tym mówiła pani profesor Kojna-Duch, wspominając o KPO i o tym właśnie nowym
nowej formie pozyskiwania środków na inwestycje unijne, to inwestycje znaczone, bo one w gruncie rzeczy są w dwóch obszarach, cyfryzacja i ochrona środowiska. Ale gdybyśmy tak się głębiej zastanowili, no to możemy oszczędzać, czyli my zwykli ludzie, którzy utrzymujemy się z pracy zarobkowej i być może jakieś tam nadwyżki uda nam się czasami wygospodarować, albo ci, którzy mają naprawdę spore majątki, mogą inwestować. Ale tezauryzacji jako takiej nie ma. Bo nawet jeżeli są jakieś aukcje, kupujemy jakieś czy dzieła sztuki, czy monety stare, czy inne takie precjoza, to jednak w sumie nie jest to ta forma tezauryzacji pieniądza, która była kiedyś. A więc właśnie tak się zastanawiam nad tym, czy i na ile prawo Gresham'a Kotlarnika do dzisiaj pozostaje aktualne. Jak my, ono dotyczy innej epoki, natomiast nieszczęście nasze i chyba również tych, którzy uczą ekonomii, ale mają wpojone pewne zasady gospodarki systemami pieniężnymi z epoki, kiedy jeszcze pieniądz miał jakikolwiek związek z kursem. Polegają na tym, że my rozumujemy tak, jakby pieniądz miał swoją samoistną wartość, a on ma tylko siłę nabywczą. Ale ja każdemu życzę, żeby miał jak najwięcej tego pieniądza pełnowartościowego w tym sensie, że jego siła nabywcza jest względnie stabilna i to decyduje o tym, jak możemy zaspokajać nasze potrzeby. I te podstawowe, i te potrzeby wyższego rzędu. Im bogatszy jest kraj, tym więcej możemy zaspokajać tych potrzeb wyższego rzędu. Ja mogę powiedzieć też tylko tyle, patrząc z perspektywy mojego całego życia, że dokonaliśmy ogromnego skoku cywilizacyjnego. Do tego przyczynili się zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i zwykli Polacy. I myślę, że powinniśmy dalej iść w tym kierunku, samodzielnie, nie oglądając się na jakichś sąsiadów, którzy nam stosują rozwiązania dla siebie wygodne. Myśmy powinni sami dokonywać wyborów, ale dokonywać ich świadomie, czyli z pełną wiedzą na ten temat, co nam grozi. Oczywiście to jest apel do młodych ludzi, że kochani moi, nie słuchajcie tego, co mówią w telewizji, w radiu, co mówią politycy. Sięgajcie do dokumentów źródłowych, do międzynarodowych i polskich statystyk, do aktów prawnych. Tam szukajcie wiedzy i weryfikujcie to, co słyszycie, a nie powtarzajcie jakichś nonsensownych tez, które ktoś głosi, bo ma w tym interes. Więc tutaj ja od razu wskazuję, że ta gadanina wielu ludzi wczoraj, taki urzędowy entuzjazm dla tego euro. No jakież to wspaniałe osiągnięcia w Estonii, czy tam, prawda, na Słowacji. No są pewne problemy, ale jak będzie konsekwentna polityka strukturalna zrealizowana, to dopiero będzie, prawda, z euro plus no jest taka wątpliwość, skoro potrzebna jest jeszcze jakaś reforma strukturalna, żeby osiągnąć, niezdefiniowana, żeby osiągnąć pełen potencjał, to może należy sobie zadać pytanie, czy bez euro ta reforma strukturalna też by nie dała takich samych albo lepszych skutków. No tego pytania wczoraj nie zadano. Natomiast zachwycano się, prawda, różnymi perspektywami, przynajmniej w części tych wypowiedzi. To znaczy, cenimy Kopernika nie za wielkie dokonania w ekonomii, ale przede wszystkim za rewolucję w astronomii. No ja myślę, że nasz Bank Narodowy sam wypracowuje właściwą politykę. Oczywiście orientujemy się, co się dzieje w innych bankach centralnych, jakie są najlepsze praktyki. No i korzystamy z tej wiedzy, tak, ale nasz bank centralny ma własną tradycję, własne, to inne banki centralne mogą się uczyć od nas. Ja myślę, że ważne jest zrozumienie, no, że polityka prowadzona przez jedno państwo, zwłaszcza bardzo duże państwo, nie jest sprawą tego państwa tylko dlatego, że ona ma reperkusje dla innych państw, dla innych. Jak słoń wchodzi do składu porcelany, to powinien uważać, dlatego że nawet niewinne jakiś ruch, niewinne pociągnięcie może spowodować katastrofę dla
partnera dużo słabszego, dużo mniejszego. Ja to odnoszę głównie do wewnętrznej polityki niemieckiej, która kieruje się kilkoma zasadami, między innymi zasadą zrównoważonych finansów publicznych. To jest niebezpieczna tendencja w wykonaniu tak dużego państwa, dlatego że to powoduje, że Niemcy próbują mieć nadwyżkę w handlu zagranicznym, a to może przytłaczać mniejszych partnerów czy słabszych partnerów. Więc wzmocnienie współpracy powinno polegać na tym, że duże, mocne kraje są bardziej wrażliwe na sytuację słabszych partnerów. Państwa tego regionu nie są równe. To nie jest skupisko krajów nieznaczących, to nie jest 27 Estonii, prawda, malutkich, które współpracują ze sobą. To jest jeden słoń i, prawda, gromada szaraczków wokół. I ten fakt oczywiście nakłada pewne zobowiązania i obowiązki na tego słonia. W momencie, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to pan był właśnie odpowiedzialny za polskie finanse. Jak pan ocenia sytuację wtedy i jak pan ocenia tę sytuację dzisiaj? Czy pan dzisiaj również tak entuzjastycznie, jak wszyscy wtedy byliśmy nastawieni, mniej się mówi o euro, bardziej o integracji. Też pan tak to postrzega? Jakie są plusy, jakie minusy w pana ocenie? Nawiązując do tego, co pani profesor powiedziała, ja się pochwaliłem w kuluarach tu pani profesor, że w 2004 roku, jak mnie pytano, czy Polska powinna wejść do strefy euro, to ja mówiłem jak najszybciej. Natomiast w 2011, jak mnie znajomy o to zapytał, to ja powiedziałem, że wiesz, to jest trudny problem, który wymaga trochę czasu, żeby to przedyskutować. To on powiedział, no to zmieniłeś zdanie. Ja mówię, wiesz, w 2004 to ja byłem optymistą, a w 2011 to jestem doświadczonym optymistą. I teraz może państwu powiem krótko, dlaczego optymista i doświadczony optymista różni się w sposób istotny. Dlaczego ja w 2004 roku sądziłem, że wejście do strefy euro jest dla Polski bardzo ważne? Bo ja sobie patrzyłem na Grecję. Może to państwa zaskoczy, ale to proszę pamiętać, był 2004. I ja patrzyłem, jak po wejściu do strefy euro zmieniły się koszty obsługi długu publicznego Greków. To był gigantyczny spadek kosztów obsługi. To było mniej więcej, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale to było 15% w skali PKB. Że Grekom się otworzyła olbrzymia przestrzeń fiskalna i wydawałoby się, że jest tu możliwość wprowadzenia, no niestety, reform strukturalnych. Ja jednak wierzę w reformy strukturalne w odróżnieniu od pana profesora, które by mogły zwiększyć wydajność, polepszyć funkcjonowanie sektora publicznego i spowodować, że gospodarka grecka stałaby się bardziej konkurencyjna. I to przyjęcie wspólnej waluty w takim razie w sensie możliwości deprecjacji własnej waluty, podtrzymania konkurencyjności nie będzie konieczne. Okazało się inaczej, to znaczy te reformy strukturalne, które Grecja sobie zaprojektowała, one się absolutnie nie udały. To się w wyniku politycznego nacisku rządów socjaldemokratycznych Papandreów kolejnych zadziałały w ten sposób, że praktycznie poszło to w wzrost płac dla sektora publicznego, a efektywności tego sektora wcale nie spowodował. Dla mnie to była pierwsza jak gdyby refleksja, że wstąpienie do strefy euro dla kraju, który miał o wiele wyższą inflację, o wiele wyższe koszty długu publicznego, przypomina jak gdyby kwestię ostrego noża. Z nim się można, że tak powiem, albo pokaleczyć, albo go, że tak powiem, skutecznie użyć. No ale to nie jest wina strefy euro, tylko tego, który te korzyści ze strefy euro jest w stanie zaprojektować. 20 lat temu rzeczywiście, kiedy wstępował, już 20 lat minęło od czasu, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i wtedy była dyskusja taka pierwsza o czy i jak szybko przystępować do strefy euro.
i wtedy strefa euro funkcjonowała w rzeczywistości dopiero 5 lat, bo od 1999 roku i ta dyskusja była w gruncie rzeczy bardziej teoretyczna. Oczywiście była ta historia cała integracji monetarnej europejskiej znacznie wcześniejsza, ale samo euro już z takim usztywnionymi na zawsze kursami było dopiero od 5 lat. Dzisiaj jesteśmy bogaci o kolejne 20 lat, więc mamy 25 lat. I w związku z tym możemy rzeczywiście spojrzeć na te doświadczenia krajów i strefy euro i tych, że tak powiem, oryginalnych krajów założycieli, które stworzyły w 1999 roku tę Unię, ale tych też, które dołączyły później, czyli tych nowych krajów tak zwanych członkowskich, czyli tutaj tych krajów naszego regionu. I wtedy no, myśmy się ogromnie rozwinęli, znaczy przez te 20 lat nasz PKB realny w ogóle podwoił się. Wtedy mieliśmy tam stopę bezrobocia około 20%, dzisiaj mamy 3%, w związku z tym dokonaliśmy ogromnego skoku. Sytuacja na rynku pracy jest znakomita i dzisiaj w ogóle jakby ten temat strefy euro nie jest głównym tematem, o którym się mówi, jeśli się mówi o przyspieszeniu polskiego wzrostu gospodarczego, czy o jakby polepszeniu perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Ale jakie były te główne argumenty, o których mówiono wtedy, co się może wydarzyć w Polsce i innych krajach, które przyjmą euro, jeśli chodzi o wzrost? No, pierwsza korzyść, jaka miała być, no to wyeliminowanie wahań kursowych i w związku z tym ten efekt handlowy, który no najsłynniejszy to był chyba taki ekonomista Andrew Rose, który szacował go na tam od kilkudziesięciu do kilkuset nawet procent. Czyli, że samo euro spowoduje bardzo silny wzrost wymiany handlowej pomiędzy członkami Unii Walutowej, co będzie wspierało wzrost gospodarczy i też konwergencję. No, okazuje się, że w 2019 roku była taka konferencja na 20 lat po założeniu strefy euro i EBC przygotował taki raport i taki paper. Oni tam próbowali wyciskać z tych danych, ile się dało. No, wyszło, że maksymalnie ten efekt handlu był jakiś tam, wzrósł ten handel o 5%. Co więcej, w tym czasie handel poza strefę euro, krajów strefy euro, wzrósł silniej niż sam handel między strefą euro. I to samo widzieliśmy w krajach tutaj naszego regionu. Okazało się, że przez ostatnie 20 lat kraje regionu rzeczywiście bardzo istotnie zwiększyły udział w handlu światowym i też udział tych krajów w handlu strefy, albo w imporcie strefy euro. Tylko to się wydarzyło w czasie, kiedy po prostu myśmy po pierwsze przystąpili do Unii Europejskiej, a to był no bardzo duży taki facylitator wzrostu wymiany handlowej oraz na świecie następowała silna internacjonalizacja tych procesów wymiany handlowej i ta globalizacja. W związku z tym Polska okazuje się, że mimo tego, że nie wstąpiła do strefy euro, to jej udział w handlu światowym wzrósł tam z 0,8% światowego handlu do 1,47%. Czyli myśmy podwoili udział i to w światowym handlu, który sam jeszcze wzrósł, bez przynależności do strefy euro. Ale powstaje pytanie, czy faktycznie do tego typu działań w zakresie polityki kursowej byśmy uciekali się właśnie w momencie, kiedy mamy to pełne zatrudnienie czynników wytwórczych, kiedy mamy PKB na poziomie potencjalnego. No nie. Z reguły gospodarki używają tego narzędzia, mając ujemną lukę PKB. Także nie do końca jestem przekonany co do tego, że ta polityka kursowa była aż tak bardzo nieskuteczna. Na pewno w niestabilnym otoczeniu, w którym się znajdujemy i jako pesymista powiem, że raczej będziemy chyba się znajdowali, posiadanie większej liczby instrumentów jest bardziej korzystne niż jednak rezygnowanie z tych instrumentów, zwłaszcza, że badania, które starają się skwantyfikować efekt przystąpienia do Unii Walutowej, jego wpływ na sferę realną, czyli na PKB, czy na inflację, jeżeli pokazują jakiś wpływ pozytywny, a są też takie, które pokazują, że ten wpływ jest szalenie mały. Tak, że owszem, przystąpienie do strefy euro daje jakiś tam efekt, ale tak samo gospodarka może się rozwijać bez wejścia do strefy euro, zwłaszcza, że
W przypadku kraju, który jest już w strefie euro, przepraszam, w Unii Europejskiej, ten efekt handlowy miał już w znacznej mierze miejsce po wejściu do samej Unii i też procesy konwergencji realnej zachodzą po wejściu do Unii jeszcze przed przystąpieniem do strefy euro. Także wydaje mi się, że mamy tutaj bardzo wiele znaków zapytania i w obecnych okolicznościach warto by było patrzeć też na różnego rodzaju zagrożenia, które mamy, oceniając to także przez ten pryzmat, a nie tylko przez pryzmat taki, czy spełniamy, czy nie spełniamy kryteria konwergencji. Dziękuję. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że dzisiaj pieniądz na świecie jest pieniądzem fiducjarnym, czyli opartym na zaufanie do emitującego ten pieniądz banku centralnego. Pieniądz nie ma wartości substancjalnej, nie jest powiązany z żadnym kruszcem. Także to zaufanie jest czynnikiem absolutnie kluczowym. Nawiązując do prawa Kopernika Greshama, które jak wiemy mówi, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy, odniósłbym to dzisiaj w dzisiejszym międzynarodowym systemie walutowym do pewnej niemiłej perspektywy, być może, która będzie miała miejsce, a mianowicie wyparcia pieniądza emitowanego przez bank centralny przez pieniądz prywatny, który zdecydowanie w kwestii zaufania jest na dużo gorszej pozycji niż pieniądz emitowany przez bank centralny. I generalnie tolerowanie takiej sytuacji, kiedy pieniądz prywatny się rozwija niejako kosztem pieniądza emitowanego przez bank centralny, wydaje mi się, że jest bardzo dużym źródłem niestabilności międzynarodowego systemu walutowego czy systemów pieniężnych w ogóle. Tak jak powiedziałem to podczas konferencji, niestety ja z natury jestem pesymistą, stąd też patrzę w większym stopniu na różnego rodzaju zagrożenia, ryzyka czy na rozwój pewnych zmiennych makroekonomicznych, które mają z naszego punktu widzenia negatywny charakter. Tak jak widzimy, tempo wzrostu światowego PKB nie jest zbyt wysokie. Oczywiście gospodarka światowa odbiła po pandemii, natomiast mamy wojnę na Ukrainie, która znacząco powoduje nam, że mamy olbrzymią niepewność i związane z tym osłabienie tego tempa wzrostu w tak zwanym średnim okresie. No, za dużo z tym zrobić nie możemy, dlatego że jest to wynikiem czynników egzogenicznych, czynników zewnętrznych i często o charakterze niefundamentalnym, czyli takich czynników jak pandemia czy wojny, na nie wpływu oczywiście nie mamy, tym bardziej nie ma na to wpływu bank centralny, który może reagować, ale może reagować oczywiście na procesy ekonomiczne, zwłaszcza inflacyjne w kraju. Natomiast nie może reagować ani na szoki podażowe, ani na czynniki niefundamentalne. Także tutaj, jeśli chodzi o perspektywy dla światowej gospodarki, nie jestem przesadnym optymistą. Natomiast jeszcze może nawiążę do gospodarki chińskiej, która była w czasie globalnego kryzysu finansowego motorem wzrostu światowej gospodarki. No w tej chwili widzimy, że znacząco tempo wzrostu realnego PKB w Chinach słabnie. Jest poniżej tego indykatywnego celu, który jest wskazany przez chińskie władze. Więc gospodarkę chińską cechuje niestety cały szereg ryzyk, które wiążą się nie tylko z wysokim poziomem zadłużenia władz lokalnych, które z kolei jest też powiązane z negatywnymi zjawiskami odnoszącymi się do sektora nieruchomości i zapaści w tymże sektorze, ale też generalnie wyczerpywania się modelu wzrostu gospodarczego, który dotychczas był w Chinach, czyli modelu wzrostu opartego na inwestycjach i eksporcie. Mówi się, że oczywiście motorem może być wzrost konsumpcji krajowej, ale w tej chwili ze względu na wzrost niepewności i dużą skłonność do oszczędzania chińskiego społeczeństwa czegoś takiego nie widać, bo popyt krajowy jest stłumiony. Także wracając do pytania, w średnim okresie perspektywy dla gospodarki globalnej, wydaje mi się, że są to perspektywy po prostu dosyć niewielkiego tempa wzrostu PKB. Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Akademię Kopernikańską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim była wydarzeniem niezwykłym ze względu na połączenie świata akademickiego ze sferą praktyki bankowości centralnej. Podczas dwóch dni konferencji odbyły się wystąpienia światowej sławy ekonomistów zajmujących się ekonomią monetarną, jak również przedstawicieli banków centralnych z krajów zarówno będących starymi krajami Unii Europejskiej, które uczestniczyły w kreacji strefy euro, jak i też banków centralnych z nowych krajów Unii Europejskiej,
i to zarówno z tych, które już przyjęły euro, jak i tych, które dopiero przystąpienie do strefy euro rozważają. Świat praktyki był natomiast reprezentowany przez przedstawicieli banków centralnych pochodzących zarówno ze starych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale zarówno tych, którzy przyjęli już euro, jak również krajów tak zwanych objętych derogacją, czyli tych, które euro mają obowiązek przyjąć, natomiast nie ma określonej daty, kiedy powinny to uczynić. W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy panele prowadzone przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, jeżeli chodzi o dwa pierwsze, a następnie panel trzeci był panelem w większym stopniu praktycznym. Jeśli chodzi o panel pierwszy, to prowadził go pan profesor Harold James, który jest historykiem gospodarczym, jednym z najwybitniejszych na świecie, jest profesorem na Uniwersytecie w Princeton, autorem licznych książek poświęconych historii integracji walutowej w Europie, jak i bankowości centralnej. Co ciekawe, profesor James jest również oficjalnym historykiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wśród swoich książek ma również taką, która zatytułowana jest International Monetary Cooperation since Bretton Woods, czyli odnosi się do historii międzynarodowego systemu walutowego po upadku tego systemu, jak również bardzo znanej książki Making the European Monetary Union. W tym panelu brali również udział przedstawiciele banków centralnych z krajów, z nowych krajów Unii Europejskiej, które już euro przyjęły, a mianowicie ze Słowenii i ze Estonii, a także przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o część drugą konferencji, ta dotyczyła już teraźniejszości eurostrefy, nie miała charakteru historycznego, tak jak część poprzednia. I tę sesję prowadził również światowej sławy badacz ekonomii monetarnej, a mianowicie profesor Paul de Grauwe, który jest ekonomistą belgijskim, profesorem London School of Economics i był również członkiem belgijskiego parlamentu. Profesor de Grauwe pracował również w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie zresztą pracę rozpoczął po upadku systemu z Bretton Woods, zaraz po tym upadku w 1973 roku. Ma on olbrzymi dorobek naukowy w odniesieniu do integracji monetarnej i strefy euro w szczególności. Jest autorem, wydaje mi się, jednej z najbardziej znanych książek poświęconych integracji monetarnej, a mianowicie The Economics of Monetary Union. Książki, która doczekała się 12 wydań i została przetłumaczona na 10 języków, w tym również na język polski. Została wydana w 2003 roku przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Ja jako student również uczyłem się z tej świetnej książki. Profesor Paul de Grauwe napisał również inną bardzo dobrą książkę dotyczącą pieniądza międzynarodowego, a więc też pośrednio rzecz ma związek z euro, jako że jest to jedna z wiodących walut międzynarodowych. Część trzecia, pierwszego dnia konferencji, miała charakter bardziej praktyczny z tego powodu, że odnosiła się do kwestii przyszłości integracji monetarnej w Europie, przyszłości strefy euro i niejako odnosiła się do problemu euro jako waluty z aspiracjami globalnymi, natomiast waluty, która nie do końca ma ugruntowaną pozycję na kontynencie europejskim. Z kolei ta sesja prowadzona była przez znanego praktyka, jest mianowicie pan Jiří Rusnok, który jest byłym prezesem Banku Centralnego Czech, jak również byłym premierem tego kraju. I w tym panelu mieliśmy także przedstawicieli banków centralnych dwóch krajów Unii Europejskiej, które są objęte derogacją, mianowicie Rumunii i Węgier. Kraje te reprezentowane były przez przedstawicieli tych banków centralnych wysokiego szczebla, a mianowicie Zarządu i Rady Polityki Pieniężnej odpowiednio. To, co było ciekawe
jeśli chodzi o ten panel, to to, że te dwa kraje reprezentują dość odmienne podejście do przystąpienia do strefy euro. Mianowicie Rumunia jest krajem o dosyć pozytywnym zapatrywaniu i krajem, który się mocno przygotowuje do przystąpienia do strefy euro. Natomiast Węgry, jak wiemy, są krajem nastawionym do tego pomysłu sceptycznie. W tym wystąpieniu mieliśmy również, w tej sesji mieliśmy również wystąpienie szefa Regionalnego Biura Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Warszawie, pana Jeffa Gottlieba, które również dawało wgląd praktyka w kwestie dotyczące przyszłości integracji monetarnej. I konkluzja z tego była taka, że kraj może się rozwijać dobrze, zarówno będąc w strefie euro, jak i znajdując się poza nią. Sesja ta została... Pierwszy dzień konferencji został podsumowany przez wybitnego przedstawiciela ekonomii monetarnej, profesora Charlesa Goodharta, którego uważam za jednego z najwybitniejszych współcześnie autorytetów w dziedzinie bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Profesor Goodhart jest emerytowanym profesorem London School of Economics, a także jest autorem prawa Goodharta. Jeżeli chodzi o drugi dzień konferencji, to również miał on charakter połączenia perspektywy akademickiej z perspektywą bankowości centralnej, jednakże miało to miejsce już w odniesieniu konkretnie do perspektywy polskiej, a uczestniczący w tej części prelegenci reprezentowali oczywiście Narodowy Bank Polski, ale jednocześnie są to też akademicy. Tego dnia mieliśmy dwa panele, z których pierwszy dotyczył związków strefy euro, integracji monetarnej, przystąpienia do strefy euro ze sferą realną gospodarki, natomiast drugi panel poświęcony był wpływowi tejże integracji i przystąpienia do strefy euro na sferę finansową gospodarki. Uważam, że ta konferencja była wyjątkowym wydarzeniem właśnie ze względu na połączenie tych dwóch perspektyw, czyli akademickiej i praktycznej, jak również udział wybitnych światowej sławy ekonomistów zajmujących się ekonomią monetarną, jak i też przedstawicieli szerokiego spektrum banków centralnych. Mamy taki wybór dzisiaj, jaki stoi przed nami, jako społeczeństwem, jako narodem, jako Polakami. Albo się po prostu wpisać w to i negocjować jakąś tam pozycję, oczywiście taką regionalną czy prowincjonalną, no ale może trochę z wyższą marżą. I to jest część polityków się za tym opowiada. A druga wersja jest nieco bardziej ambitniejsza, to ja osobiście oczywiście jestem zwolennikiem od wielu lat. No to jest koncepcja budowy Międzymorza, koncepcja budowy tego, co kiedyś nazywaliśmy Rzeczpospolitą Narodów, narodów tutaj w obszarze pomiędzy Morzem tam Adriatyckim, Morzem Czarnym, Morzem Bałtyckim. No i wszystko jest w grze. To trzeba uświadomić, jakby uświadomić, co jaki mamy wybór i podjąć tą decyzję. W tej chwili jedna z komisji Parlamentu Europejskiego zaproponowała tak naprawdę nowe traktaty, chociaż to jest trochę pokrętne, no bo to jest uważane za poprawki do traktatów, ale tak naprawdę te poprawki będą prowadziły do tego, że obudzimy się w zupełnie nowej, w zupełnie innej rzeczywistości. Ale Bank Finlandii to jest przykład, o którym chciałem powiedzieć też z innego powodu, bo to jest przykład na to, że po wejściu do strefy euro Bank Centralny
kompetencje w zakresie prowadzenia polityki kursowej przejmuje eurosystem, EBC. I to oznacza, że rezerwy tracą swoją jakby taką no, podstawową funkcję, jaką jest no, zabezpieczenie na wypadek jakiegoś kryzysu w bilansie płatniczym, zabezpieczenie czy podtrzymywanie wiarygodności kredytowej rządu, zabezpieczenie niskich kosztów finansowania podmiotów na rynku krajowym itd., itd. Te wszystkie cele, dla których my jako NBP utrzymujemy rezerwy, one przestają grać rolę. No, co oznacza, że bank centralny po wejściu do strefy euro tak naprawdę zamienia się w taki sovereign wealth fund, taki fundusz majątkowy. No i inwestuje i jakby inwestuje głównie po to, żeby prowadzić gospodarkę finansową, głównie po to, żeby osiągnąć wysoki dochód, który może przetransferować do budżetu. I ten zanik potrzeb interwencyjnych i zanik konieczności utrzymywania środków bardzo płynnych pozwala wydłużyć horyzont inwestycyjny i inwestować troszkę bardziej agresywnie. I na to jest znakomitym przykładem jest właśnie Finlandia, która rozpoczęła już dobrych parę lat temu inwestycje jako pionier tak naprawdę na rynku akcji i co bardzo ciekawe na rynku nieruchomości, real estate. Także to też jest ciekawy przykład i wkleiłem Państwu tutaj informacje ze sprawozdania finansowego banku, który bardzo ładnie pokazuje motywację wejścia na ten rynek nieruchomości. No, stopa zwrotu z fixed income, inwestycji fixed income, czyli inwestycji w obligacje, minus 3% w 2022. Stopa zwrotu z rynku akcji, minus 17%. No a real estate ciągnie portfel, prawie 7% stopy zwrotu. Instytucje Unii, które nie mogły sięgnąć do dziś po utrwalone prawne mechanizmy działania, miała być to polityka oparta na zasadach, na regułach. Musiały improwizować, była to tak zwana polityka wydarzeń, konkretnych wydarzeń, reakcji na kryzys, nie zawsze skuteczny. Miałaby mieć podstawy do kreowania europejskiej waluty i polityki pieniężnej, skoro nie wypracowaliśmy do tej pory w Unii Europejskiej pewnego systemu, pewnych struktur, fundamentów, na których miałaby te traktaty spoczywać, to w jaki sposób mielibyśmy obecnie stworzyć państwa europejskie, czyli Ein Volk, Ein Reich, Ein Euro. Hasło ogłoszone przez przedstawicieli organizacji międzynarodowych do przyjęcia zmian traktatowych. Czy wypełniło się by to wszystko w pełni? Pozostałby problem oczywiście wspólnot narodowych, czyli demos politycznej wspólnoty woli. Na poziomie demokracji niepodległych państw z odrębnymi przecież językami, tradycją, kulturą, no instytucjami odrębnymi, czyli stworzenie obywatela Europy, Ein Volk, zamknęłoby to oczywiście proces unifikacji. Czyli powstałoby państwo europejskie z obywatelem Europy, bez Francuzów, Polaków i tak dalej. Dziękuję. Układ, w którym my mamy wspólną politykę monetarną i politykę fiskalną, tak jak powiedziała prezes Keitli, na szczeblu krajowym, on nie tylko, że się nie sprawdzał, ale prowadzi do dużych napięć już na szczeblu polityki monetarnej. Nie wiem, czy Państwo może zauważyli, ale bodajże od października tego roku już nie mamy jednolitych stóp procentowych. Z racji, że instytucje niemieckie państwowe trzymają dużo pieniędzy właśnie w Bundesbanku. Niemiecki Bundesbank się wyłamał z polityki, wspólnej polityki pieniężnej i zamiast trzymać te środki według oprocentowania, jakie obowiązuje w EBC-u, stwierdził, że nie będzie płacić oprocentowania, czyli trzyma je po zerowym oprocentowaniu. Ja wiem, jaka jest filozofia czy linia tłumaczenia się Niemiec, ale Państwo muszą przyznać, że to jest złamanie reguł gry wspólnej polityki monetarnej. Więc konkludując, nie tylko, że nie mamy polityki fiskalnej, ja widzę pierwsze rysy na szczeblu polityki pieniężnej
I to tylko chyba potwierdza, że Europejczykami jesteśmy wtedy, kiedy nam jest wygodne, a kiedy nam jest niewygodne, to przypominamy sobie o naszym paszporcie. Państwu dziękujemy za uwagę i tak jak Państwo prelegenci wielokrotnie wspominali, zapis tej naszej dwudniowej sesji jest dostępny w internecie, podobnie jak konferencji wrześniowej, która odbyła się w Lublinie i była jakby takim wstępem, czy dzisiejsza konferencja była kontynuacją tamtej, jak to woli, również jest dostępne między innymi właśnie poprzez witrynę internetową Akademii Kopernikańskiej. Bardzo zapraszamy do obejrzenia i bardzo dziękujemy za udział. Do widzenia.